Hej, z tej strony Raven. W piątkowym materiale przedstawiłem wam kilka porad, jak lepiej lupować się w Dead by Daylight. Wiele osób w komentarzach zaproponowało, abym zrobił podobny materiał, ale tym razem w wersji dla killera. Dlatego właśnie w dzisiejszym materiale przedstawię wam 5 porad, jak efektywniej zabijać w Dead by Daylight. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, chciałbym przypomnieć o trwających obecnie zapisach na kolejną edycję turnieju Raven's Blood Tournament. Jeżeli masz ekipę i chcecie wziąć udział w turnieju, wejdźcie na nasz serwer Discord podany w opisie, a następnie wyślijcie podanie. Po więcej szczegółów zapraszam na nasz serwer, a my wracamy już do odcinka. Numer 1. Dobry start. Dobry start w każdym meczu znacznie zwiększa szanse na zwycięstwo. A jak wiadomo, podczas grania killerem, dobry start oznacza szybkie znalezienie swoich pierwszych ofiar. W 90% przypadków ocalali zawsze rozpoczynają próbę przy generatorach najbardziej oddalonych od zabójcy i właśnie tam powinien już na początku udać się zabójca. Szybkie znalezienie ocalałych w połączeniu z adekwatnie krótkim pościgiem już na samym starcie nałoży na drużynę sporą presję. Numer 2. Nie trać czasu. W Dead by Daylight każda sekunda ma spore znaczenie, dlatego w kryzysowych sytuacjach nie można sobie pozwolić na tracenie czasu. Mówię tutaj głównie o kopaniu generatorów, które mają mało progresu. Często widzę coś takiego, grając przeciwko początkującym zabójcom. Dla ocalałych naprawienie generatora, który miał czy to 5%, czy to 0% postępu, jest praktycznie bez znaczenia. Dlatego ten czas lepiej spożytkować na coś bardziej sensownego. Numer 3. Bądź nieprzewidywalny. Zazwyczaj ocalali lupują się bardzo schematycznie. Od palety do okna, naokoło i z powrotem. Robią to myśląc, że zabójca będzie za nimi ślepo podążał. Zaskocz takiego ocalałego obchodząc strukturę w taki sposób, aby się tego nie spodziewał. Gwarantuję, że w wielu sytuacjach zaskutkuje to darmowym hitem, a nawet darmowym powaleniem. Numer 4. Znajdź swój styl gry. Na chwilę obecną w grze dostępnych jest 28 zabójców, z czego każdy z nich posiada swoją unikalną moc. Są zabójcy, którzy potrafią się skradać. Powalają jednym strzałem. Posiadają śmiertelnie niebezpieczne pułapki, i tak dalej, i tak dalej. Każdym z nich należy grać inaczej, dlatego znalezienie swojego idealnego maina może nie być łatwe, ale jak już się uda, pozwoli to jeszcze efektywniej gonić swoje ofiary. Numer 5. Nie przejmuj się toksikami. Grając z zabójcą nieuniknione jest spotkać na swojej drodze toksycznych ocalałych, którzy teabagują, klikają latarką, machają główką. W dużym skrócie robią wszystko, aby zepsuć ci dzień. Niech te zachowania nie sprawią, że twoje podejście do tej gry się zmieni. Toksyczni ludzie są wszędzie, nie tylko w Dead by Daylight. Jeżeli jednak poczujesz się mega źle, pomyśl o tym, że ty w przeciwieństwie do nich wychodzisz z domu i nie ważysz 200 kilo. A wy, wolicie poświęcać ocalałych na hakach, czy własnoręcznie ich zabijać? Dajcie znać w komentarzach. Jeżeli macie propozycje na kolejne 5 porad, to napiszcie, a ja zobaczę, co da się zrobić. Dziękuję za oglądanie i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się.